Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj słuchaj, ze mną pasty od... co to za taki koncept? Tak, conceptchemicals.com, tutaj jest taka strona, ale to jest od firmy Concept. Jakieś produkty już od tej firmy były. Dostałem tak, trzy pasty, słuchaj. Zacznę od P12. Tak wygląda. I to jest pasta tnąca. Pasta polerska, mocno ścierna. Czyli mocno tnąca. Następnie dostałem P15. I tutaj mamy, słuchaj, też mocno tnącą, ale jakaś innowacyjna formuła. Coś w stylu, kurczę, chyba takiego one stepa, ale ona ma mieć lepsze wykończenie. Więc tę będę chciał ogarnąć na futrze. No i finiszowa, już to się bawiłem, całkiem przyjemna pasta. Ultra finish wykończeniem, wykończeniowe mleczko polerskie. I zobaczymy, jak to się będzie miało z tymi pastami. Oczywiście to jest praktycznie pierwsze podejście na dużym panelu, bo jechałem już tutaj wokół klameczki. Dostałem do tego, słuchaj, trzy pady od FlexiPadsa. Podejrzewam, że firma, która wysłała mi te pasty, twierdzi, że one pasują idealnie do tych past i na nich będę chciał pojechać. Dlaczego nie? Ta jest super twarda, znaczy wszystkie są, niby, ale czy nie, ta jest na pewno twarda. Tu mamy jakby taką wafelkową, też dosyć twarda i tu największa. I ta będzie jako finiszowa. No dobra, słuchaj, dopijam kawę, zakładam GoPro i lecę z tematem. Zobacz, jak wyglądają rysy. Mam nadzieję, że udało mi się je pokazać. I jazda będzie oczywiście na czym? Na masnerku. Masner i drugi lekki gamoń Heckman. Taki tanie sprzęty, ale robią robotę. Jestem, słuchaj. Dobra, to co? Bierzemy się za korektę. Rysy widziałeś, jak to wygląda. O, jedna się już urwała. Nie ma sprawy. Bierzemy następną. Tu wszędzie jest, z tego co pamiętam, 120 chyba. 140, przepraszam. 120 było tutaj niżej. 150, 150, 140, 150. 160 i najwięcej rys mamy tu przy tej końcóweczce i tu będę chciał skupić się właśnie na tym. Dobra, 140 średnia, 150, 160. Zaczniemy od tej białej. Zacznę od niej, słuchaj, zobaczymy. GX500, piankowa, twarda, czuć, że jest tnąca. Ok. To odpada. Kładziemy tu. Latareczki będą potrzebne. Standardowo tu.
foteliszcze trochę wyżej, gumiaki i lecimy z bałaganem. Oczywiście całego panela Ci nie będę pokazywał, pokażę Ci ten kawałek i wrażenia z cięcia tą pastą. Teraz tak, żeby to złapać równo. Wkurza mnie już to, o dobra, że ten pad tak dziwnie się przykleja. Ok, bierzemy najpierw P12, kawał butli. Wstępnie jechałem tutaj, film nie wiem czy już widziałeś, czy był, jak obrabiałem klameczkę. I muszę Ci powiedzieć, że ładnie zagrało z pluolem. Zobaczymy jak teraz zagra z flexipadsem. Ok. Trochę jej nawaliłem, co? Zapach chemiczny taki, nieprzyjemny. Mocno wbijamy. Tu nie ma lipy, nie ma smyrania. Musisz czuć, że pasta wbiła się w pada. O właśnie, aż się ciepły robi. O! I teraz wiem, że mam zaimpregnowanego. Zmiana gumiaka. Tu jest mało. Raz, dwa, trzy. Już. Co my tu mamy? 1000, 1500, 2000. Najciekawsze jest to, że na każdych pastach jest ten sam obrazek, więc zobaczymy, jak to się będzie miało w rzeczywistości. To co? Lecimy, nie? Ciekawy jestem, jak to widzisz. Czy... Myślę, że widzisz dobrze. Mam nadzieję. Panko, jeszcze jedziemy. Możliwe, że za dużo jej dałem. Pat jest bardzo twardy, bardzo nieprzyjemny. Widzisz to na szybie? Poszło. Pasta się prowadzi bardzo fajnie, słuchaj. Naprawdę super. Teraz mamy jakieś 1000 obrotów.
Wow. Nie, najlepiej jakieś 1100 obrotów. Zobacz, tylko przyspieszyłem i zaczęło się pylenie. Nie wiem, jak oni liczą te 2000, ale moim zdaniem 1100 i to jest wszystko. Okej, przedmuchać. Widziałeś, tylko zwiększyłem i od razu ogień. Nie ma sensu. Jeszcze jedna rzecz. Słuchaj. Dobra. Żeby mi się do środka nie kurzyło. Motyla noga. Okej. Więc co? Wstępnie mogę powiedzieć tak, że na dachu karbon, nie stresuj się. Prowadzi się fajnie. Nie lubi szybkich obrotów. Dostała szybkich obrotów i od razu zaczęła pylić, jakby się za szybko skończyła. Zobaczymy, co udało się osiągnąć po takim, no niekoniecznie moim zdaniem, pełnym wypracowaniu, słuchaj. Trochę się nagrzał. Trzeba będzie to zmyć. Z tego. Wymywanie pasty. A jak jej nie przygrzejesz, tak jak ja teraz, tutaj jest, o, to jest spoko. Ewidentnie później jak wskoczyłem, za wysokie obroty. O, tu już widać, że i dlatego został bałagan. No nic, lecimy dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale wymywa się fajnie, naprawdę. Wymywa się super. Nie jest to tłusta pasta. Ok. Zaciągam ją stąd, czyli co? Jedziemy w drugą stronę. O, dobra. No burdelik zostawia. Całkiem porządny, ale widzę, że skórkowana tnie naprawdę super. Teraz wezmę sobie latarę. I powiem ci, jak wygląda cięcie. Kurde. Spojrzę tylko. O ja. No to co ci mogę powiedzieć? No, cięcie jest na super poziomie. Naprawdę. Tutaj tak naprawdę, jakby nie to, że przyspieszyłem niepotrzebnie, bo chciałem zobaczyć, to powiem ci, że pracowałbym i wyciąłbym do zera. Bajka. Super. A już tutaj mi się przy klamce podobało, jak zebrała na pruolu. To już wyobrażam sobie, co będzie na futrze. Sto trzydzieści, dziesięć mikronów, sto czterdzieści, tu było 150. 140 i 150. 140. 150. 140. 140. 150. O, źle przystawiłeś. 150. Nie. Myślałem. 130. No muszę ci powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. Naprawdę. Tnie super z tym padem. Pad też jest spoko. Jestem pod wrażeniem to, co zrobiło. Oczywiście bałagan jest, to nie ma tematu. Jeszcze raz zobaczę,
No, tak jak widać, bałagan jest. Zobaczymy, czy to widać w tym GoPro. Widać, nie? Widzisz, zobacz, jaki bałagan. No. Ale wycięte naprawdę miło. Naprawdę miło, poczekaj, wezmę lampę tutaj. Tak jak widać, hologram. No jestem pod wrażeniem. Super. Rewelacja, naprawdę bardzo fajna. No cóż, słuchaj. Na dzień dobry mogę powiedzieć, że jest ekstra. Teraz tak. Nie wiem, czy zakładać tego pada. Tak naprawdę. Też jest twardy. 510, nie znam tego pada. Ani tamtego też nie znałem. Ale wydaje się ten, że będzie chyba lepsze wykończenie. Też do cięcia. Super. Dobra, sprawdzimy go tu w takim układzie. Zobaczmy. Oczywiście tu, gdzie nie wjeżdżałem jeszcze z pastą, to wszystko jest tak zamulone, żeby... No, tu widać, gdzie jechałem. Tu jeszcze, kurczę, jeszcze jeden przejazd tutaj w sumie, bo tu widzę, tak, w tym miejscu jeszcze są rysy, ale ja ich nie będę ruszał, nie ma sensu. Słuchaj, przeskoczę teraz na tego pada, zobaczymy, co będzie z tym i nie będę impregnował pada. Zobaczymy, jak się zachowa. Podejdziemy tutaj, nie podejdziemy. Dobra, idę po przedłużkę, słuchaj. Świetna pasta. Kurde. Trochę śmierdzi niestety. Teraz czuję, że jak dłużej nią popracowałem, taki, no niemiły, nieprzyjemny zapach chemiczny. Niestety. Przedłużki długiej nie potrzebuję. Króciutka. I zobaczmy. Sprawdźmy. A. Ryzykowne, ale gdy zrobimy tak, tu dojedziemy, a później przestawimy. No właśnie, to jest dobrze. Ok, później przestawię i będę jechał tu. No dobra, słuchaj, teraz tak, jedziemy bez impregnacji pada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to już. I zobaczymy. A, drzwi jeszcze zamknę. O, to był zły pomysł. Już widzę, że będzie problem. No dobra, zobaczymy. Znowu mamy 1100 i już pyli. I już jest pylonko. Nie lubi wysokich obrotów. Zdecydowanie 900 i to jest wszystko. Już się zaczyna pylenie. Szybko się wypracowuje. Zobaczymy teraz na wolnych obrotach. Bardzo szybko się wypracowuje. Kurczę, tnie jak głupia, ale niestety, no kurde... Wypracowuje się momentalnie. Wystarczy, że przyspieszysz i ona już się wysusza
Trzeba byłoby jakimś kudeczkiem uzupełnić pad, ale tu nie o to chodzi. Dobra, wymyję to. Tu się nawet za dobrze nie nagrzało. Nie lubi wysokich obrotów. Nienawidzi po prostu. Teraz zobaczymy, jak będzie na... drzwiach, co pokażę. Ogólnie pady fajnie pasują do niej. Czuję, że kombinacja z nimi dobrze je dobrali. Jest całkiem przyzwoita, naprawdę. Ok. Zobaczmy. No cięcie ma kosmiczne. Ta pasta, naprawdę. No jestem miło zaskoczony, kurde. Tu jeszcze nie wymyłem dokładnie. Okej. Odwrócimy. Jestem miło zaskoczony, naprawdę. I teraz tak, słuchaj, żeby ci zobrazować sytuację. Ten pomarańczowy pad, z tego względu, że było mało pasty, zrobił większy bałagan niż ten biały. Osobiście, jakbym miał ciąć z tych dwóch padów, wybrałbym ten biały. Ten niestety, tu nawet widzę przymglenie, jak zostawił. Ok. Zmieniam ponownie na ten biały. Okej. Zrobimy teraz jeszcze inny myk, słuchaj. Idę po co idę? A nie, tym zajedziemy. Futerkiem, zobaczymy, jak zagra na futrze. Tutaj będzie mi łatwiej podjechać. Sprawdzimy cięcie, gięcie i czuję, że to będzie najlepsza kombinacja, słuchaj, z tego wszystkiego. Ale pójdę po futerko Pruola. Futereczko to kładę tu. Tu jak zwykle najechałem sobie na kabel, standardóweczka. Ok, zmieniamy z tego łobuza. Ok. Trzy takie bomby. I lecimy. Zobaczmy, co będzie na tym łobuziaczku. Tak, ta pasta uwielbia futerka, naprawdę. Zacznijmy od tego, że na tym paseczku te gąbki były trochę za duże. Później sprawdzimy jeszcze na tym całym panelu.
Okej, tu mam to dwójeczka. Nie, tak, prawie trójeczka. Na trójeczce. I wszystko wiem. Po pierwsze, pasta nie lubi szybkich obrotów. Nie wszystkie gąbki uwielbia, wiadomo jak to z pastami, ale ta ewidentnie woli futerko i nie lubi jak się ją wypracuje do końca. Niskie obroty, maksymalnie 1100, to jest wszystko. Lekki docisk i wtedy pasta ma rację bytu. Cięcie moim zdaniem jest na grubym poziomie. Teraz sprawdźmy wymywanie. O! Od razu inna bajka. Jak nie pozwoliłem jej wypracować się do końca. Oho! Zobaczymy teraz. Tutaj przy tym. Dobra, wymycie. Ale hałasuje, co? No niestety. No bałagan zostawia solidny. Pasta naprawdę tnie, jak wściekła. Ogólnie praca nią jest fajna. Z tego względu, słuchaj, że niskie obroty. Niskie obroty, delikatny docisk, a ona i tak robi fajną robotę. Nie wypracowujemy jej do końca. I czuję, że robota na tym panelu to będzie bajeczka. Za chwilę sprawdzę tu na tej rysie. Ale to jak do niej dojdę, to wtedy pojadę. Zobaczymy jak ją zbierze. Ogólnie wstępnie mogę powiedzieć, że pasta rzeczywiście jest mocno tnąca. No tutaj z prułolem zostawiło bałagan srogi. Tu na gąbce mniejszy, a na białej podobny jak na... W sumie to najbardziej wykończenie mi się podoba na białej gąbce. Na tej. To jest GX500. No na tym jest najlepsze. Cięcie do wykończenia jest idealne. Naprawdę, raczej bardzo fajne. Tak czy tak pasta mocno tnie. Nie ma tematu. No dobra, słuchaj. Wstępnie wiemy co jest 5. Ja sobie teraz będę leciał po kolei tutaj panel. Będę sobie próbował kombinację. Wiem, że lubi się na pewno z prułolem. Teraz wjadę tutaj z tą białą gąbką ponownie. Będę chciał zobaczyć, jak się zachowa przy odpowiednich obrotach. A później przeskoczymy na tą rysę tutaj z futrem długim i zobaczymy, jak to zbierze, ale czuję, że będzie gromko. Słuchaj, wiesz co, jeszcze kilka słówek, bo teraz pojechałem, po tym, co wyciąłem u góry, pojechałem Sonaxem 0406 i tak jak widzisz, żółtym padem ADBL-a, które uwielbiam te pady. W ogóle pady ADBL-a, jakość do ceny, tu jest kosmos. I powiem ci, jest igła. Po tej paście, naprawdę. Ładnie wyciągnęło, super. Zobaczymy, co dalej. Jak na razie, no jestem całkiem miło zaskoczony tą pastą. Z tego względu, że nie potrzebuje długiej jazdy. Robi to naprawdę, jeżeli chodzi o cięcie, robi to bardzo szybko i bez tak naprawdę konkretnego nagrzewania panela, z tego względu, że niskie obroty i to jej wystarczy. No dobra, lecę teraz dalej.
No dobrze, słuchaj. Co nieco już wiem, kurczę. I teraz tak, słuchaj. No niech przestanie hałasować. Najpierw jechałem gąbeczką. Tą białą, która całkiem fajnie tnie. Naprawdę, tnie całkiem fajnie na tej paście, super. Pasta nie lubi temperatury, ale to nienawidzi i nienawidzi szybkich obrotów. Jechałem przy tym padzie na 1000 obrotów i zdechła. Szybciutko się zamuliła, zaczęła pylić. Nie da się pracować tak naprawdę, tak jakby była za sucha. Później wskoczyłem na Pruola. To samo. Blokada, jakby było za mało. Dasz za dużo, chlapie jak wstrętna. Zobacz, dałem więcej, obłęd. Za mało, szybko jakby się panel nagrzewa. Szybko nagrzewa panel. Kurczę, nie ma możliwości pracowania. Cięcie jest całkiem przyzwoite. Ale później wskoczyłem, oczywiście, H9 i futro Brighta. No i inna bajka. I pracowałem, wykańczałem. Tyle, ile chciałem. No, wstępnie słabo to widzę. Ale teraz... Słuchaj, wskoczę sobie z tym futrem właśnie na tej paście. Zobaczymy tutaj, jaka będzie jazda. Ok, teraz tylko przedmucham. Bo mógłbym wziąć jeszcze Rupesa, mam takie futro, które naprawdę też konkretnie tnie, ale zobaczymy, co ta pasta potrafi z futrem Brighta, które bardzo lubię zresztą i z H9 współgra fantastycznie. Żeby nie było, tu jest burdello, tu zaczyna się jazda po padzie z tego, z flexipadsa i z tą pastą, a tu mam H9 i Bright. No i bajka. No tu jest poezja. Minimalny holsik. Tu się zaczyna bałagan. Zobaczymy, co będzie tutaj. Czy będzie chlapać? Sam jestem ciekawy. Nie, no jakiś obłęd. Masakra. Tu mam obroty w niecałe 900. I tak ją wyrzuca, i tak ją wyrzuca. Docisnę. Też ją wyrzuca. Tragedia. Zobacz, tu się nie da pracować. Kurde. Jakiś obłęd. Już jest sucha tak naprawdę. Nie wiem, co jest grane.
Tak wygląda, jakby trzeba było jechać na najniższych obrotach. Cały czas klapie. Niekończąca się historia. Mam obroty, no 900 i nawet nie przyspieszam, bo zaraz zacznie pylić. Niskie obroty, lekki docisk i inaczej się z nią nie pracuje. Całkiem nieźle, z tym, że na początku to chlapanie, ona się już prawie że wyrobiła, zobacz. Już są strupy, tak jakby nie pozwalała się do końca wyrobić. To, co mi nachlapała, to moje. Ja pierdzielę. Masakra. Obłęd. Chlapie jak dzika, naprawdę. To jest coś niemożliwego. Mam całe auto, zobacz. Ochlapane. Tragedia. Dramat. Nic fajnego. Dobra, wytrzyjmy ją, zobaczmy. I teraz tak, pasta nie lubi, jak się jedzie nią szybko. Powolutku, rozprowadzenie na najniższych obrotach. Później, kurczę, 900 to jest max. W międzyczasie ochlapie ci pół auta. Nie wiem, może muszę się jej konkretnie nauczyć, ale jak na razie... No, nie da rady, kurczę. To już na tym panelu mniejszym fajniej było. Tak czy tak, auto mam całe do mycia po tym cięciu, a liczyłem, że ominę to. Niestety nie. I teraz tak, wymywanko tej pasty jest naprawdę super. Nie stwarza żadnego problemu, jeżeli chodzi o wymywanie. Zobacz, całe auto pochlapane. Ja pierdziele. Obłęd. Teraz zobaczymy, co z tego wyszło. Tu już widzę konkretne zamglenie. Ta cięcie ma na bardzo wysokim levelu. No, burdel niesamowity. Ojej, gruby. Gruby burdel i grube cięcie. Naprawdę mocna pasta. Ale co z tego, jak tu wchodzę na kocha. Cięcie idealne do wykończenia
Tu mamy cięcie z bałaganem i z no konkretnym hologramem, kurczę, no hologram jest konkretny, naprawdę. W porównaniu do H9, no H9 miażdży tę pastę. Dobra, wiesz co, z cięciem sobie dam spokój na razie, bo mnie wkurza ta pasta. I tak mam całe auto do mycia. Zobaczymy jeszcze tutaj ten pasek. Teraz ci go pokażę. Widzisz tą rysę? Widzisz, nie? O, widać co? Naprawdę jest gruba. Gruba, no zobacz, obrzydliwa. Zobaczymy. Gruba i obrzydliwa. Zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj z futerkiem Brighta, tym małym. Będę chciał wyciąć jak najwięcej tej rysy. Okej. Okay. Słuchaj, zaniżyłem loty, rysę widziałeś, nie? Obaj. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Weźmiemy tę maszynkę lżejszą. Z, tak jak mówiłem wcześniej, z futrem od jeszcze to musimy odkręcić. Dobra, tu widzisz, testuję płyny inspekcyjne. Ok, cyk, tam, tarararam, tam. No ciekawy jestem, jak to zbierze, zobaczymy. Ok, teraz tak, jest pasta i daję dwa małe grochy, żeby zobaczymy, czy raz, może nie będzie takiego rozrzutu. Dobra, postawimy na glebie. O. Ok, tu będziemy jechać wzdłuż. Już pyli. Ja pierdzielę. Troszeczkę mocniejszy docisk. Zobaczymy, co teraz zrobi. To jak dałem jej mniej, jest całkiem względnie. Zobaczmy, czy coś jeszcze pasty jest. Kompletnie nic. Się dawno wypracowała, zobacz. Tragedia. Nie umiem nią pracować. Znaczy, ogólnie pasta jest śmieszna, bo
ani obrotów, dasz za mało, szybko się kończy, dasz za dużo, chlapie jak głupia. Dobra, H9, to zbieramy. Coś usunęło? No, wstępnie tam trochę, dobra. Wstępnie coś tam ogarnęło, no. Zebrało, tutaj gdzie była płytka, rzeczywiście ją wróciło. To co robiło, narobiło bałaganu, to moje. Słabo, słabo. Chociaż nie, tutaj spłyciło. Kurczę, zrobię jeszcze jedno podejście, ale dam więcej pasty. No nie poddam się tak łatwo. Nie poddam się tak łatwo. Raz, dwa, trzy teraz grochy. Zobaczmy teraz. O nie, na piąteczce to nie. Na początku zajadę, tak jak tam przy klamce, co był film, właśnie krawędzią, żeby jak najwięcej wyciąć. Zobacz, co się dzieje. Odpowiedni docisk, krawędź i no siłę cięcia ma, no. Nie ma co. Ale już czuję, że się skończyła. Tak, no oczywiście, już. Ale jak pojechałem krawędzią i pod kątem trzymałem sprzęt, no to ładnie zbiera. Nie no, pasta tnie ładnie. To nie ma tematu, tnie naprawdę srogo. Jeżeli będziesz pracował za długo, no niestety narobi bałagan. Trzeba ją wyczuć, kurczę. Ona nie lubi wysokiej temperatury, nienawidzi wręcz. Ale zbiera całkiem fajnie, naprawdę przyzwoicie. A teraz dla zasady, słuchaj, uzupełnię to H9, zobaczymy. Co się stanie, jaka będzie różnica, bo tak jest najlepiej właśnie. Fakt, że ten pad już troszeczkę jest uzupełniony. Okej. Zebrałem tyle, o ile. No bałagan srogi. Tu jeszcze troszeczkę wyczesać. Momencik, jest tu. Thank you.
po szczotce jeszcze coś. O, ładnie. Teraz świetnie. Bardzo ładnie. To co? H9. I też trzy boby. Raz, dwa, trzy. I zobaczymy. Nie, no to już widać w ogóle, że jest inna półka w ogóle. Zobacz. Mięciutko się prowadzi. Pasta w ogóle nie chlapie. Idealnie się trzyma. Zobacz, już się ładnie rozkłada. No coś niebywałego. Uwielbiam H9. Zobacz cięcie. Zobacz, co się dzieje. Patrz, widzisz tą linię? To jest rysa. Jedziemy pod kątem, czyli ostro w jednym miejscu. Dobra. Wracam i rozprowadzam. To jest właśnie to. I tutaj będę sobie mógł pracować i pracować na H9. I znowu. Tu już się ładnie zalała ta rysa. Więc ją zostawiam. Tu jeszcze jest biała. Więc ją tnę. To chyba widać, nie? Co jest grane. Niekończąca się historia. Ok, więcej nie ruszam, bo już widzę, że się zalały. No dobra, podsumowując tą pastę, słuchaj. Dziwna. Dziwnie pachnie. Kolejna rzecz. Cięcie ma całkiem niezłe, ale dasz za dużo, mega chlapie. Dasz za mało, szybko wysycha. Naprawdę. To jest jej największy mankament. Ona nie lubi ciepła. Tylko troszeczkę przyspieszysz i masz pozamiatane. Szybko się kończy. Jak się skończy, pyli niesamowicie. Woli chyba jednak bardziej gąbki, chociaż też próbowałem tutaj na gąbce, masakra. Skoczyłem później specjalnie z H9, no to jest przepaść. No to widzisz, ja tu jeszcze mógłbym pracować i od razu cięcie już za ładnie zaoblone te krawędzie tnie. Ta też fajnie tnie, widać, że cięcie jest super, ale niestety za krótko. Nie pozwala tak jakby dokończyć tego cięcia. W pewnym momencie ta pasta się kończy i dziękuję. To jest najgorszy mankament. Czy pasta mi siedzi? Nie. Nie siedzi mi z tego względu, że czy będę dalej testował, dopasowywał? Nie ma sensu, jak mam sprawdzone. No kurczę, to jest tak, że bierzesz pastę i czujesz. O, fajnie idzie, super. Kwestia tylko może pada. Tu już próbowałem naprawdę, tak jak widziałeś, różnych futerek, różnych padów i wszędzie jest gdzieś ale. I to takie naprawdę konkretne. A najbardziej wkurzyło mnie to chlapanie. Dasz za dużo, chlapie do... No. Ten, w ogóle pasta jest taka klejąca, ona tak jakby możliwe, że to jest kwestia tego, że ma jakieś olejki albo nie wiem, olejki chyba, bo tak jakby w ogóle nie trzymał, futro jej nie trzyma.
Nie ma tak, żeby futro ją złapało i cały czas ją wywala. Musisz na niskich obrotach jechać, wtedy wiadomo, to trwa troszeczkę, kurczę, takie cięcie. No dobra, słuchaj, na tym, jeżeli chodzi o tą pastę, na tym zakończę. No nie bardzo, no nie, nie leży mi tak naprawdę ta pasta. Skończę tutaj cięcie, jadę umyć auto, bo mam całe zachlapane przez tą pastę. Tak jak widziałeś, H9, zobacz. Czyściuteńko, zero. Zero chlapania, zero czegokolwiek, kurczę. To, co tutaj jest, to jest właśnie z tej pasty. A tu cały czas, jeszcze mógłbym pracować H9. No dobra, kończę ten panel i lecę umyć auto. Słuchaj, stwierdziłem, że dam jeszcze szansę tej paście. Zobaczymy. Też na futerku Brighta. Takie grochy, przeczyszczony padzik. Zobaczymy, co tutaj narozrabia, jak to się będzie miało, czy rzeczywiście jest inaczej niż na tamtej P12. Sam jestem ciekawy.
No, tu jest inna bajka, kurczę. Panel zimny, prowadzenie idealne, pasta jeszcze jest, jeszcze mógłbym pracować. Wow. Więc patrząc na pasty, to ta, to jest w ogóle malina przy tej, naprawdę. P15 na dzień dobry już, pierwsze podejście, pierwsza praca i już jestem pod wrażeniem, naprawdę, już. Super, tylko teraz kwestia, jak to tnie i no, ładnie wypracowane, super, ekstra, dobra, teraz tak, mikrofibra, ok, zobaczymy jak to zbiera, odwróćmy sobie mikrofibrę, ok, wymywanie widzę bez problemu, nie ma problemu, żeby ją zebrać, o, nawet tutaj jej trochę więcej jest. Super, wow, słuchaj, jestem pod wrażeniem. Ciekawy jestem jak z wykończeniem, zaraz będziemy sprawdzać. Dobra, czysta mikrofibra. Płyn inspekcyjny. Nie no, wymywanie jest bajka tej pasty, to od razu mogę powiedzieć, że super. W ogóle dzień do nocy, jeżeli chodzi o pasty. Ta jest w ogóle inna, z innej parafii, w ogóle jakby to nie była tej samej firmy. Ale czuję tutaj srogie cięcie. Teraz tak, to i to do wyrzucenia. To jest świeża mikrofibra. Tu była jeszcze świeża któraś, tak. Ta była świeża, dobra. Sprawdzę sobie. Wow, no tnie. Tnie i to tak poważnie. No ładnie, zebrało naprawdę holsik konkretny. Na H9 jest mniejszy hols, zdecydowanie. Ale tutaj jestem pod wrażeniem, naprawdę. Jestem pod wrażeniem, bardzo ładnie. Teraz zobaczymy tutaj, jak tnie tutaj na tej dolnej części, właśnie na tym futerku, co leciałem przedtem z P12. Teraz skoczy P15. Dobrze, jestem, słuchaj. Tak jak widzisz, płyn inspekcyjny odstawiam. Usiądę sobie wygodnie. Ok. Teraz sprawdzę, jak tu jest z bałaganem. O, grubasy. Pojadę dotąd i zrobimy tak zwaną 50. Zobaczysz, jak to wygląda. Tu tylko jeszcze przeczyszczę. Ok. Dobra. Pasta. Żeby nie było, 15. Ok. Dmuchniemy. Dobra. I 3 grochy, słuchaj. Raz, 2, 3. W ogóle trochę inaczej pachnie, trochę inna barwa. Zaraz. Tak. Trochę inaczej to wygląda. Dobra. I wskakujemy. Ona się już w ogóle inaczej rozprowadza nam. Super się prowadzi, naprawdę rewelacja. Dzień do nocy. Kurczę, jakbym pracował kochem.
Rewelacja. Jeszcze odrobina została. No świetnie. Słuchaj, takie wrażenie, jakbym pracował kochem, tylko mniej jakby tłustym. Taki, kurczę, no rewelacja. O, przypomina mi trochę Sonaxa 0406 ta praca. Naprawdę. No i to wymywanie również. Bajka. No i rzeczywiście o zwiększonym połysku. To jest prawda, bo jak jej nie wymyję, to rzeczywiście błyszczy się jak psu wiadomo co, nie? Bardzo podoba mi się pasta. No dobra, teraz płyn inspekcyjny wszystko nam powie, ile jest warta tak naprawdę ta pasta. Opsa. A jeszcze jedna ważna rzecz. Niezagrzany. To jest właśnie to, kurde, no, że się nie grzeje panel. Tak samo i tutaj przy tej paście. Przy tamtej, no, strasznie się grzały. No, wymywanie też bajeczne. Ja pierdzielę. To bomba. Aż powtórzę, bo mi się wierzyć nie chce. Aż powtórzę. No. No tutaj tak, z tą pastą się podpisali, to rozumiem. Tu się chcę pracować, bo przy tamtej miałem już i dosyć, kurczę, no. Ale starałem się usilnie, słuchaj, pokazać, że może nie jest tak tragicznie z nią, że się do czegoś nadaje. Lakiernik może byłby zadowolony. Kurde, znowu to samo. Dobra, ja sobie sprawdzę. Co my tu mamy? Ładny bałaganik. No powiem ci, że nie jest to mistrz cięcia, ale jakbym dłużej popracował, coś by z tego było. Bałagan zostawia srogi. Dobra. Trochę ci nahałasowałem. Teraz słuchaj, postaram się pokazać ci, jak wygląda sytuacja pod latarką inspekcyjną. O ile uda mi się złapać cokolwiek, słuchaj. O, widzisz? Poczekaj, ściemnie jeszcze trochę. O, burdel niezły, co? Ale widać, że grubasów nie ma za wiele. Jedziemy. I tu się już zaczyna sajgor. Zobacz. O. Widzimy grubaski, jeszcze troszeczkę zjadę. I tu już jest cięty. Ładnie, co? Ładnie zebrało, naprawdę. Świetnie. Zresztą widać. Cyk. Nie jest to mistrz cięcia, ale naprawdę praca nią jest bardzo fajna. I teraz tak. Słuchaj. Żeby nie było, że tamto. O, widzisz, kurczę, ja to miałem cały czas na zbliżeniu. To może teraz będzie lepiej złapać. O, tak. Wybacz, kurde. No widać, co jest 5. Burdel jest niezły. Ciekawe, jakby to zagrało z gąbką, ale tak czy tak, pasta warta głębszej analizy. Zdecydowanie, z tego względu, że tutaj się coś przynajmniej dzieje, kurczę. Jest przyjemnie. Lecimy tu. Zobacz, burdel. Holsy. I rzeczywiście, no jest całkiem przyzwoicie, no. Tu widać, że są grubaski. Ale ładnie, ładnie to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie. Okej, okay, kawa, słuchaj, zrobiona. Auto umyte. Od razu widać, gdzie jest solidny bałagan. Zobacz.
tu jest grubo, tu jest właśnie futerko z P15, tak, P15, tu mamy najmniejszy bałagan i najładniej wyszło oczywiście co? Koch H9, idealnie, ta rysa, no oczywiście no nie znikła całkowicie i zminimalizowałem ją. Ja to zawsze mówię, nie tnę nigdy do końca, bo i tak będę tu jeszcze kiedyś wskakiwał. Nie jest to auto wystawowe, że musi być wszystko na igłę. Tak naprawdę po miesiącu użytkowania, po parkingach, dojazdu do pracy, to co tu dużo mówić? A, właśnie, klapę ostatnio ogarniałem, to film widziałeś z klapą. Słuchaj, wjeżdżałem do garażu, zapomniałem zamknąć, zamknąłem garażem klapę. Nie chcesz wiedzieć, co tam jest z tyłu. Słuchaj, teraz tak, wszystko mam, kawę mam, tak jak widzisz, będę od czasu do czasu siorbał. Udało się bez, przepraszam. Pierwsze, co będę chciał sprawdzić, pasty jeszcze nie mam, właśnie. Idę po pastę. A nie, mam. Mam pastę, kurde, żartowałem. Bo już mi się pomyliło, tutaj jest P40, tam jest P12. Zapach tej pasty, bardzo fajny. Będę chciał, bo tutaj nie wiem, czy wjeżdżać w ogóle. Bo tutaj, no nie, no tutaj nie będę wjeżdżał. Kurde, no. Nie, najpierw zacznę tutaj od tych grubych holców. Będę chciał zobaczyć, czy pasta rzeczywiście usunie takie naprawdę grube hologramy. Mam nadzieję, że to widzisz. Za mgłą jakoś. Przepraszam. O, wybacz, bo było za mgłą, co? Widzisz te holsy? Jedziesz na pewno. Masakra, nie? Dobra. Okej. Okay. Holsy widziałeś. Jest poważnie, gumiaki i lecimy. Zobaczymy, co zrobi z tym niebieskim padem. Czy rzeczywiście będzie ogień, czy nie będzie ognia. Mam nadzieję, że będzie ogień. Pyk. Ciężka, masywna, ulubiona maszyna dziadzi. Za grosze. To odkładam tu. No przyjemna, GX520. W ogóle nie czytałem nic o tych padach, słuchaj. Pierwszy kontakt z nimi, to jest najlepiej tak właśnie, tak jest fajnie. Poznajesz od początku do końca, a nie tam czytać. Naczytasz się, nakręcę się, że tak ma być, a tak to sam dochodzę do tego, co jest 5. A jak już tak naprawdę nie mam zdania i nie wiem, wtedy czytam mniej więcej, może coś źle zrobiłem, ale z reguły się sprawdza. No dobra, może być to finish, całkiem niezły. Okej. Okay. Pyk. O, nasączę. No fajnie pachnie, naprawdę super pachnie. Pada nasączę, elegancko. Tak, żeby było tej pasty naprawdę ładnie go. O, czuję, że ten padzik będzie miodzio. Fajnie, czuję jak fajnie złapał tą pastę, tak elegancko. Wbijamy. Nie ma prawa tutaj gdziekolwiek być. O, właśnie. To jest właśnie cała impregnacja pada. O! Dobra. I... raz, dwa, trzy. Dobra. To co? Zaczynamy zabawę. Zobaczymy, jak będzie z finiszem przy tej paście i tej gąbce. Jak widzisz, dociskam mocno, aż blacha się ugina. Tyle mam mocy. O kurde, na szóste bym wystartował. Dwójeczka i lecimy. Fajnie się prowadzi, przyjemnie, elegancko. Równiutko. Pozwolę sobie docisnąć. No, też fajnie. Hopka.
Bardzo fajnie się prowadzi, naprawdę. Ale nie czuję przy tej paście potrzeby w ogóle przyspieszania, nie wiem dlaczego. Jakoś tak fajnie się prowadzi. Na dwójeczce jest prawie idealnie. Zaraz przyspieszymy. Tysiąc 200 obrotów i lecimy. Minimalny docisk. No słuchaj, no co, no, pasta jeszcze jest. Naprawdę? Spoko, super. Co tam, Serunia? A gdzie jest ta mała? Hmm? Gdzie ona jest? Przyszłaś powiedzieć, że gdzieś poszła, uciekła. Zaraz idę jej szukać. Wiesz co, niestety, ale prawdopodobnie będę musiał przerwać, gdyż ponieważ jak przyszła ta duża, to znaczy, że ta mała gdzieś uciekła, bo to ona ją pilnuje i informuje. Szukaj, szukaj, szukaj gwiazdy, szukaj gwiazdy, szukaj gwiazdy. Usuwanie pasty, słuchaj. Bajka. Nie stwarza mi tu problemów. Żadnych. Dużo uzupełnia chyba ta pasta, widzę. Tak, maskuje. Maskuje fantastycznie. Kurczę, połysk obłędny. Ale już widzę, że hologramy są. To nawet nie muszę jej wycierać. Tu są. Wymyję ją. I holsiki na pewno będą. Uciekaj. Dobra. Okej. Zobaczymy, jak będzie z wymywaniem. No jakby luksusowo, słuchaj. Teraz spróbuję innego produktu od Detailing. O, ten to dobrze wymywa. Suchy jest trochę, ale zgarnia niesamowicie. Odparowuje natychmiast. I widzę holsy. Tak, zdecydowanie widzę. Siorbne. Może nie jest ich wiele, ale są. Tutaj, w tym miejscu. Okej. Tutaj. I... Ale jest nieźle. I ładnie zdjęło.
pokażę Ci ten bałagan. Poczekaj. Poczekaj. Dobra, wiesz co, ściszę to. Ściszę, wyłączę. Zobacz. I ściemnię. O, widzisz, zobacz, tu jest ten bałagan. A tu całkiem nieźle zdjął. Podkreślam, że ten pad jest naprawdę w miarę twardy. Ale zaraz tu wskoczymy. Zobaczymy, jak będzie z Dual Action na tym padzie. No fajnie, czuję, że Dual Action to będzie to właśnie tutaj. Teraz polecimy, to jest Dual Action 15, czyli ta z Juli maszyna nieśmiertelna. Spoko, spoko. A jest furmanka z Juli, przeczyszczę pada. Wyłączę latarę, jeszcze sprawdzę. Tak, tutaj mi tak holsik, ale tutaj naprawdę. A, i tu na dole, gdzie pad. O. No nie, narobiło hols. Narobiło, niestety. I to taki widać, te holsiki takie delikatne, kurcze. Jakby pad albo pasta była za ostra. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie tutaj na Dual Action, a myślę, że będzie zdecydowanie lepiej. Wybacz, dobra. Raz, dwa, trzy. Powtórka z rozrywki. Pyk, pyk. Uciekaj. Taki twardy, kurczę. Ja coś czuję, że tego pada, to ja widzę tak naprawdę z pastą tą P15 jako one step. No dobra, zobaczmy, co wyszło. Ale myślę, że będzie nieźle. Tu patrząc, no już widzę, że jest nieźle.
A co lepsze, tu jest lepsza śliskość niż tutaj, gdzie jest ta pasta. Tu, gdzie jest on. Kurde, tu, gdzie wypolerowane cuttingiem i umyte, poślizg niesamowity. A tu już jest opór przy tej paście. Dobra, wymywanko. Tym razem, co? Kartek, też super. Dostałem niewielką ilość, ale też miażdży skurczybyk. Polecam, jak ktoś ma ochotę, zastanawia się, czy brać karteka, inspekcję. O, właśnie końcóweczka idealnie wymywa. Zobacz. O, brzytewka. No, końcówka, niestety. Szkoda, bo dobry płyn. Znaczy się skuteczny. Nie piłem, nie wiem, czy dobry. A tu K2 Pro. Od razu. Inna baja. Płynność. O, tutaj cena do jakości zachowana jest na wysokich lotach. Pasta w ogóle nie pyli. Zero. W ogóle nawet nie ma mowy. Zero pylonka, nic. Idealny finish. Naprawdę fajna. Super. I co? Bierzemy latarę. No. I bajeczka. Tu, gdzie nie wjechałem, bałagan. Super. Tu jeszcze troszeczkę, ale to już wskoczę. No cóż, no. No dobra. Czas podsumować to i owo. Super. Kurde, bajka. Idealnie. Perfekcyjnie nawet bym powiedział. Tutaj wskoczę jeszcze sobie. To nawet widać. Widzisz to? Poczekaj. Zobacz. Ogląd. Nie, ja wiem, że masz prześwietlone, ale wierz mi, że różnica jest znaczna. Tu jest zdecydowanie jaśniej. Tu jest tak ciemniej, widać, że już złapało głębi. No dobra, słuchaj. Zaraz kilka słów o tym całym zestawie, którym dzisiaj się bawiłem. Zmęczony już trochę jestem, bo tak. I równocześnie nagrywałem klamki, tak jak widzisz, płyny inspekcyjne w jednym. Jeden element, a jest kilka testów i kurczę, uwierz mi, ciężko jest to wszystko zgrać. Ale to jest tak jak przy robocie auta, no trzeba zgrać wszystko, tak po kolei robić. W międzyczasie, kurczę, coś tam wyschnie, idziesz w drugie miejsce, no i tak robota idzie. Podobnie jest tutaj. Jeden produkt, drugi produkt, trzeci, zamieniasz, kombinujesz. I wierz mi, że wtedy godziny szybko lecą. Dobra, słuchaj, teraz tak, podsumowując tę pastę, bomba. Dla mnie super. Naprawdę świetna. Bardzo fajna. Rewelacja. Naprawdę idealna jako finish. Naprawdę zapach, prowadzenie, wypracowywanie i oraz wykończenie naprawdę na wysokim levelu. Bardzo mi się podoba ta pasta. No dobrze, słuchaj. Zabawa z tymi pastami już za mną. Więc tak. Jeżeli chodzi o tę pastę, tamtą w ogóle 12 to nie biorę pod uwagę. Nie ma sensu. Jeżeli chodzi o zestaw od... ten, który dostałem od Concept, tak? Dobrze mówię? Tak, Concept Chemicals.com. Czyli możesz wejść sobie na tą stronę i obejrzeć, co jest 5. Teraz tak, jeżeli chodzi o finish P40, tu jest napisane Extra Ultra Final Finish Glaze. Kurczę, mam nadzieję, że nie jest żadnym glazem. Zresztą tu i tak idzie wosk, więc nawet lepiej od Hemotion. Chyba finish był. Teraz tak. Jeżeli chodzi o tę pastę, bomba, naprawdę, bardzo fajna pasta, bardzo fajnie się nią pracuje, fajnie się wypracowuje, fajnie pachnie, tak jak widać, kwestia tylko gąbki, ta moim zdaniem, no troszeczkę odrobinę za twarda, może z inną pastą, ale ja, ale trzyma, ja osobiście, jeżeli chodzi ten zestaw, który miałem, tamte pasty już pady się moczą, osobiście widzę to połączenie. 15 z tym padem GX520. Czuję, że tutaj jako one step odświeżenie będzie bomba. Naprawdę. Bo ta gąbka otwartokomórkowa naprawdę będzie rewelacyjna. Super. Będzie naprawdę ekstra. Bo pasta fajnie się prowadzi. Coś w stylu właśnie tej, która jest finishem. Fajnie się wypracowuje. Długo można nią popracować. No i nie tnie tak idealnie, więc tutaj czuję, że jako one step może być nieźle. No dobra, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Ja jeszcze sobie pozwolę z tą pastą. Wrzucę Ci tam na szybko może filmik na sam koniec. Jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o mój ulubiony zestaw. Czyli DA15
z padem nata do finiszu czarnym. Zobaczę, jak zagra ta pasta, bo na przykład Menzerna 3800 rewelacji. To jest moje ulubione wykończenie. Chcę zobaczyć, jak ten zestawik usiądzie. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem Ci te pasty. Jak widzisz, dużo zamotania, dużo kombinacji. Tamta pasta, no kurczę, patrzę na nią, bo tam stoi ta P12. No fajnie tnie, naprawdę fajnie tnie, tylko kurczę, za szybko się kończy. I nie mam takiego finiszu, gdzie mógłbym sobie dokończyć to cięcie właśnie takim finałem. Tutaj tniesz, tniesz i w pewnym momencie, jak nie wyczujesz, że się skończyła, to robisz sobie taki bałagan, kurczę, takie zapylenie, taki rozrzut, że głowa mała. I tu jest ten minus. No ale nic, no, człowiek nie jest taki, żeby nie sprawdził. Pierwszy kontakt z tymi pastami, więc słuchaj, no też ciężko jest tak na dzień dobry od razu wiedzieć, co jest 5, ale myślę, że coś z tego filmu wyniesiesz. Ja również coś z tych past wyniosłem. Mniej więcej już wiem, jak temat ugryźć. A jak wiadomo, szkoła nie idzie w las, tylko w nas. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!